Cześć! Pamiętacie tę fantastyczną metodę mycia twarzy OCM, przy pomocy której możemy całkowicie zrezygnować z syntetycznych substancji myjących i niektórym cerom faktycznie to służy? Wszystko fajnie, super, tylko akurat OCM niestety jest bardzo czasochłonną metodą i z tego względu niewiele osób ma czas, żeby ją wykonywać. Jeżeli nie znacie metody OCM, no to odsyłam Was do playlisty, gdzie mówiłam Wam w dwóch obszernych filmach na temat tego, jak wykonywać tę metodę i czym ona konkretnie jest. Natomiast dziś chciałabym powiedzieć Wam o alternatywnej metodzie, która również umożliwia oczyszczanie skóry bez użycia detergentu, ale jest znacznie szybsza. Jednak czy jest aż tak dobra jak OCM? O tym powiemy sobie dzisiaj. O czym? O glince. Moje drogie, glinka może nam służyć nie tylko jako maseczka, ale również jako preparat myjący do twarzy. Do tej metody zainspirowało mnie taki kosmetyk jak puder myjący z Make Me Bio, który jest właśnie mieszanką białej glinki i, jeżeli się nie mylę, jeszcze jakiejś jednej substancji. To Wam napiszę, w tym momencie składu nie pamiętam, ale ten puder tak bardzo przypadł mi do gustu, że bardzo chciałam wypróbować, jak sprawdziłaby się czysta biała glinka w opozycji do tego preparatu. No i powiem Wam, to był strzał w dziesiątkę, dlatego ja od kilku lat nie stosowałam tego preparatu. Chyba tylko raz do niego wróciłam od tamtego czasu, żeby porównać znowu glinkę, a ten puder, no są to odmienne preparaty, ale jak najbardziej oczyszczanie samą czystą białą glinką jest bardzo zadowalające. Najbardziej właśnie do tej metody polecam białą glinkę z uwagi na to, że jest to glinka o najdelikatniejszych właściwościach i pomimo tak częstego stosowania jak codziennie, zarówno rano jak i wieczorem, nie powinna skóry wysuszyć, o ile będzie to preparat jak najbardziej przeznaczony do Waszej skóry, bo może się okazać, że po glince, tak samo jak po jakimś żelu czy piance, może pojawiać się uczucie ściągnięcia skóry u osób, które mają raczej skóry suche, odwodnione. Więc nie jest to preparat dla każdego. Natomiast zaletą tej metody jest z całą pewnością czas. Pomimo tego, że glinkę trzeba rozrabiać na bieżąco przed każdym zastosowaniem, no to nie ma co tego porównywać do metody OCM. Glinkę możemy znacznie szybciej rozrobić. I wykonujemy taką mieszankę do czyszczenia twarzy w taki sam sposób, jak glinkę, gdybyśmy ją chciały nałożyć na twarz w formie maseczki. Czyli po prostu rozpraszamy sobie glinkę w wodzie. Jakby to powiedzieć, ona się, wiecie, nie rozpuszcza, tylko to się tworzy takie błotko. I do takiej konsystencji gęstej śmietany, takiej ciapy, takiego błotka, rozpuszczamy sobie właśnie tę glinkę i z jej pomocą myjemy twarz. Glinka nie służy do demakijażu, a więc pamiętajcie, żeby najpierw sobie te cery oczyścić, jeżeli miałyście makijaż, i dopiero potem przejść do glinki. Co powinno charakteryzować odpowiednią glinkę do mycia twarzy? Przede wszystkim powinna być odpowiednio miałka i nie powinnyście czuć, jakbyście robiły peeling, tylko po prostu myjecie sobie twarz bez uczucia żadnych drobinek i masujecie tą glinką twarz w taki sam sposób jak wtedy, gdybyście wykonywały mycie na przykład przy pomocy żelu. No i później ją spłukujecie. Zero żadnej filozofii. Szybciutko. Oczywiście po takiej glince koniecznie trzeba zastosować tonik albo hydrolat, ponieważ o ile sama glinka jako proszek nie ma wartości pH, o tyle woda, którą dodajemy do glinki, czy woda, którą ją spłukujemy, już jak najbardziej tą wartość pH posiada i niestety nie jest to często wartość fizjologiczna, dlatego warto sięgnąć sobie po preparat do tonizacji, by zachować prawidłowy mikrobiom i fizjologię swojej skóry. Natomiast w opozycji do OCM, jak wypada metoda mycia glinką? No, jak powiedziałam, największą zaletą jest to, że jest po prostu znacznie mniej czasochłonna. Natomiast niestety glinka nie działa aż tak dobrze anti-aging, jak właśnie OCM, ponieważ OCM, dzięki temu, że my wykonujemy systematyczny masaż, no to w ten sposób działamy naprawdę bardzo mocno ujędrniająco na skórę. Poza tym, jeżeli chodzi o OCM, to jest to metoda, która już sama w sobie daje nam takie poczucie nawilżenia skóry, bo podczas wykonywania tego masażu skóra może sobie wypijać niektóre niezbędne dla niej substancje aktywne, no i w ten sposób działamy też pielęgnująco.
Natomiast mycie twarzy Glinku ma jeszcze takie dwie drobne zalety. Po pierwsze, jest troszkę bardziej ekonomiczne niż OCM, do którego potrzebujemy ściereczek, które wyrzucamy zawsze po wykonaniu OCM. Więc mimo tego, że OCM jest metodą, wydawałoby się bardzo taką ekologiczną, no to niekoniecznie jest w duchu zero waste lub less waste. Natomiast wiecie, że ja nie polecam wielorazowego użytku takich akcesoriów jak ściereczki czy gąbeczki. Jeżeli nie wiecie dlaczego, odsyłam tutaj, w przypadku OCM, no jednak jest to minus. Z drugiej natomiast też strony, Glinka będzie zdecydowanie lepszym wyborem dla osób, które mają problemy z niedoskonałościami cery i komedogennością, ponieważ OCM nie dość, że trzeba wykonywać przez długi czas, to musi być ono naprawdę bardzo dokładne, bo jeżeli zapominacie o tej dokładności, bardzo łatwo zapchać sobie skórę nie tylko tymi olejami, które my stosujemy, ale też po prostu tymi zanieczyszczeniami, które pozostaną wraz z tym olejem na twarzy. Natomiast w przypadku Glinki po prostu jest to wszystko znacznie łatwiejsze. Nie mówię, że mamy się do tego nie przykładać, ale po prostu łatwiej jest wykonać tę metodę z Glinką prawidłowo. To tyle. Jestem ciekawa, czy słyszałyście kiedyś o metodzie mycia twarzy białą Glinką? Jeżeli tak, podzielcie się swoimi opiniami, a może wolicie OCM? Jestem bardzo ciekawa. Cześć!